Proszę Państwa, w Garwolinie powstał pierwszy niekomercyjny portal. Młodych dwóch ludzi zamierza dokumentować nowożytną historię miasta poprzez publikacje nadesłanych przez czytelników zdjęć. Twórcy portalu chcą ocalić cząstkę historii Garwolina. Są lokalnymi patriotami, którzy za punkt honoru postawili sobie uchronić historię ziemi garwolińskiej od zapomnienia. I właśnie teraz o tym w naszym programie, czyli o wielkim przedsięwzięciu stworzenia portalu historycznego. Wertują dawne spisy, rozszyfrowują niewyraźne pisma i mogą tak godzinami. Spadkobiercy właścicielki zakładu fotograficznego w Garwolinie przekazali lokalnemu portalowi historycznemu ponad 30 tysięcy zdjęć mieszkańców miasta i okolic. Wśród fotografii znajdują się i takie, które powstały jeszcze przed wojną. Czy mój kolega zaczął udostępniać stare zdjęcia, a ja tymi zdjęciami również się interesowałem. Porozmawialiśmy ze sobą i postanowiliśmy połączyć swoje siły, nie konkurować, ponieważ mieliśmy podobne koncepcje dotyczące ratowania historii Garwolina i połączyliśmy swoje siły, tworząc właśnie ten portal. Zaczęliśmy pytać się znajomych, czy mają w swoich zasobach takie zdjęcia. Kiedy pokazaliśmy te zdjęcia szerszej publiczności, ludzie zobaczyli, że zdjęcia są interesujące i zaczęli przed nami otwierać własne archiwa. Mówimy sobie, że prawdziwe perełki są przed nami. Szukamy bardzo wizerunku poprzedniego kościoła, który był przed tym, który obecnie stoi w Garwolinie. Prawdopodobnie takiego zdjęcia nie znajdziemy, ale być może gdzieś w czasopismach znajdziemy jego rycinę. Natomiast największą radość nam sprawiło zdjęcie odzyskane w tym roku panoramy starego, niezbombardowanego Garwolina. Takiego miasta już nigdzie nie zobaczymy. Widzimy tylko fragmenty miasta przedwojennego, natomiast tutaj mamy obraz ulica po ulicy Garwolina, który jeszcze w tamtych czasach był drewniany. U mnie to się zaczęło właśnie, gdy zacząłem tworzyć drzewo genealogiczne swojej rodziny. W albumach rodzinnych znalazłem zdjęcia z Garwolinem, z kościołem w tle. Później właśnie poznałem się z Sebastianem. Postanowiliśmy razem wspólnie zrobić coś, co ocali od zapomnienia. Myślę, że nasz portal jest dobrze odbierany przez władze tak miasta, jak i powiatu. Tak z burmistrzem, jak i ze starostą współpraca dobrze się układa. Chociaż więcej współpracujemy z jednostkami kultury, które są podległe pod starostę czy pod burmistrza. I tak na przykład wystawa na Festiwalu Kultury i Tradycji Garwolina jest organizowana razem z Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie. A powiedzmy wystawa bombardowania, którą w tamtym roku robiliśmy w Centrum Garwolina, była 8 września dostępna na skwerku w Centrum Garwolina, a później przez cały październik można było ją zwiedzać w dworku w Powiatowym Centrum Kultury i Promocji w Miętnem, z którą tą instytucją też nam się bardzo dobrze współpracuje. Weszliśmy we współpracę z pewną inicjatywą tutaj lokalną, która już piąty rok tworzy się na terenie powiatu garwolińskiego. Jest to dawny powiat Garwolin okolice. Współtwórcami tego są pan Sebastian Jędrych, który występował w materiale, i pan Krzysio Kot. Niestety nie mogli dzisiaj przybyć do studia. Ale pozdrawiamy ich serdecznie. Pozdrawiamy ich serdecznie, tak. Fajna inicjatywa. Dali oni odwagę wielu innym osobom, które stworzyły również podobne historyczne, realizują działania. Dawny Żelechów, dawne Sobole w Gączyce inspirują. Portal Garwolin.org jest tym portalem, który rozbudził wiele zainteresowań wśród mieszkańców Garwolina i nie tylko mieszkańców Garwolina. Ja powiem, że wszyscy chętnie korzystają i poznają bardzo bogatą historię całego naszego terenu i również koligacji takich rodzinnych, pokoleniowych, które na tym terenie działały.
Zarówno pan Sebastian, jak i pan Krzysztof, czy i wspólnie razem, które działają, wielokrotnie organizują różnego rodzaju wystawy na terenie naszego miasta, nie tylko na terenie naszego miasta, i ludzie chętnie przychodzą i korzystają z ich tego bogatego zbioru. Myślę, że to wszystko wpływa bardzo pozytywnie na poznawanie historii całego regionu. Ja w tym momencie pragnę wyrazić swoje słowa podziękowania pod adresem panów, bo dzięki temu sam również wiele rzeczy poznałem, które były mi wcześniej nieznane. I summa summarum, z racji tych kolejnych jubileuszy, ciągle znajomość naszego regionu jakoś tak się rozwija i, tak jak wcześniej zaznaczyłem, wszyscy chętnie z tego korzystają. I tutaj wielkie słowa podziękowania pod panów adresem. Cieszę się, że ten portal powstał, bo jest to skarbnica historyczna naszego regionu. Tu można dowiedzieć się o naszych przodkach oraz obejrzeć zdjęcia unikalne, gdzie nigdzie nie można zobaczyć się. Przez portal można też dojść do ludzi związanych z naszym terenem, którzy oglądają, szukają korzeni. Przykład, ja zawsze swoje wypowiedzi próbuję podkreślić przykładami. Przykład taki, że przez ten portal udało mi się odnaleźć kuzynów. Jednego w Stanach Zjednoczonych, w San Diego, z Kalifornii, a drugą okazała się kuzynka, której przodkowie wyemigrowali z sąsiedniego gospodarstwa, która przez zdjęcie opublikowane w portalu udało jej się rozszyfrować wszystkich znajdujących się na zdjęciu rodzinnym i udało ją się zaprosić na miejsce życia, gospodarki jej przodków. Jest to naprawdę fajna forma kontaktu z ludźmi, forma w historii wrócenia do korzeni, jak również robienia sobie drzew genealogicznych, spisywania przodków. Wydaje mi się, że bardzo dobra forma, w której znajdują się nie tylko historycy, ale i normalni ludzie, którzy chcą wiedzieć, skąd ich korzenie są, skąd ich przodkowie pochodzą, obejrzeć, tak jak wstępnie powiedziałem, zdjęcia. No, serdecznie gratuluję pomysłodawcom. Jest to strzał w dziesiątkę. Na Mazowszu nad Wigą jest miasteczko Garwolin. To jedyne jest miejsce pod słońcem. Nie ma pięknych pałaców, ni muzeum, wieżowców, ale może poszczycić się gońcem. To nie żart, ani film. Cóż, no od pewnego czasu ja się nie wyobrażam Garwolina bez portalu Garwolin.org. Przecież wszystkie festiwale na ulicy Senatorskiej w trzecią niedzielę maja i nasze spotkania w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej mieszkańców Końca, to przecież to jest clue programu. Pokazywanie starych zdjęć, gdzie rzesze mieszkańców przychodzą, oglądają na Senatorskiej, a na spotkaniach naszych w straży wszyscy gapią się w ekran i komentują, przychodzą, pytają, dopytują, czy można przynieść swoje zdjęcia. To jest wspaniała sprawa. Tak,
W naszym portalu chcemy nieco miejsca poświęcić również kwestiom mieszkańców pochodzenia mojżeszowego. Dzisiaj wydaje się to takie nierealne wyobrazić sobie, że ci ludzie mieszkali razem w Garwolinie, jednakże przed II wojną światową było to coś normalnego. Ci ludzie pochodzenia żydowskiego zostali skrzywdzeni podczas II wojny światowej i dzisiaj ich w ogóle nie ma w naszej społeczności, co nie oznacza, że wszyscy oni zapomnieli o swoim pochodzeniu. Natomiast my nieco o tym zapomnieliśmy. Wystarczy spojrzeć na cmentarz żydowski w Słubinach, by zobaczyć, że my jako mieszkańcy tego terenu zapomnieliśmy o tych bywalcach tej ziemi. Dlatego wyszliśmy z inicjatywą zachowania pewnego rodzaju pamięci o nich. Każda osoba pochodzenia żydowskiego, która skontaktowała się z nami, uzyskuje od nas informacje takie, które się zachowały. Oprowadzamy ich po miejscach, gdzie ich przodkowie mieszkali, gdzie żyli, gdzie byli chowani. Chcemy również przetłumaczyć Księgę Pamięci Żydów Garwolińskich, która została wydana w Nowym Jorku po to, by poznać bardziej dzieje przedwojennego Garwolina. Ci ludzie zapisali mnóstwo wspomnień, które są w języku dla nas niezrozumiałym, w języku jiddisz albo hebrajskim. Znaleźliśmy odpowiednie osoby, które w zamian za te informacje będą nam pomagały tłumaczyć tę księgę, a my te niuanse, te informacje przekażemy na łamach naszego portalu szerszej publiczności. Shalom, shmi Dawid Lukowiecki. Ani bamakom Kolumbia, bedor Ameryka, aval ani gar akhshav Tel Aviv, Israel. עוצרתי קשר עם קבוצת גרבולין, כי המשפחה שלי באים מאזור של גרבולין וז'לחוב. בעיקר דיברתי עם סבסטיאן, שמאוד עזר לי והזמינו אותי לבוא לפה, לפולין, והראו לי הרבה מקומות מאוד חשובים של ההיסטוריה של המקום, של ההיסטוריה של היהודים שגרו פה, ואני מאוד מודה לו ולקבוצה הזאת על כל מה שעשיתם, ואני מקווה שבעתיד נעשה פרויקט ביחד בקשר של ה... יהודים והפולנים בהיסטוריה של האזור של גרבולין וז'לחוב. תודה רבה. Dziękuję bardzo. Czasami słyszymy takie głosy o tym, że gwiazdożymy lub jest nas za dużo w mediach, ale czy tak naprawdę nas powinno być mało w mediach, skoro robimy w naszym odczuciu i w odczuciu innych coś dobrego? Gdyby nie te działania medialne, gdyby nie upublicznianie tego i dotarcie do szerszej publiczności, być może pewnych zdjęć, pewnych materiałów nigdy byśmy nie otrzymali. Być może takie głosy teraz są. My czasami nas to dotyka, czasami rozmawiamy na ten temat, że jesteśmy tak postrzegani, natomiast my nie jesteśmy tacy, że tak chętnie i ochoczo do tych mediów chodzimy. Że występowanie przed kamerami nie sprawia nam żadnego problemu. Jest to dla nas również stresujące. Natomiast po 5 latach naszej działalności zdajemy sobie sprawę, że pewnych materiałów do dzisiaj byśmy nie mieli, gdyby nie to, że za pośrednictwem tych mediów dotarliśmy do tych osób. Również patrzymy na to z drugiej strony, że ta osoba czasami przypadkowo dowiaduje się o nas właśnie z tych mediów, tych samych mediów, na które my mamy rzekomo parcie. Ta osoba kontaktuje się z nami i dzięki temu dzisiaj znamy wiele osób. Znamy Aleksieja, Małgorzatę, znamy Sylwię i tak dalej. To właśnie za pośrednictwem takich mediów udało nam się dotrzeć do nich, udało nam się im pomóc i dzisiaj oni są zadowoleni z tego, że mogli odkryć własnych przodków w historii własnej rodziny,
czy poznać historię własnego miasta czy miejscowości, z której wywodzili się ich przodkowie. Olá, tudo bem? Meu nome é Silvia Regina Parapinski. Todos os meus avós e bisavós emigraram da Polônia para o Brasil. Com a dificuldade de comunicação e com a longa distância entre os países, o contato foi cada vez ficando menor com os parentes que permaneceram lá. Muitas das histórias da família foram perdidas. Em 2002, eu resolvi pesquisar sobre minhas origens e fazer minha árvore genealógica. José Makowski e sua esposa Verônica, que vieram em 1914, pouco eu sabia deles. Sabia que José nasceu em Oscarsio em 1879. Com a ajuda do site garvolin.org, eu pude descobrir todos os seus irmãos e pude refazer parte dessa história. Ainda aguardo a indexação dos livros de Osieck e o restante dos livros de Oscarsio que foram recentemente encontrados. Gostaria muito de agradecer a todos que colaboram com o site, principalmente ao Sebastian. Sem o site garvolin.org, dificilmente eu conseguiria ter adiantado tanto a minha árvore genealógica. Poświęcił 8 lat pracy nad księgami parafialnymi po to, by poznać historię swoich przodków i udostępnić ją innym. Mieszkaniec Garwolina na stronie internetowej opublikował historyczną opowieść pod nazwą Ludzie Garwolina i okolic 1610-1945. Bardzo serdecznie gratuluję 5. rocznicy urodzin portalu garwolin.org i cieszę się, że będę mógł uczestniczyć w tej uroczystości. Przypominam sobie przed paru laty, kiedy poznałem pana Sebastiana jako człowieka bardzo zapalonego i oddanego historii, kiedy prowadził digitalizację naszych ksiąg parafialnych. Podziwiałem tą niewymowną i bardzo ciężką pracę. Nieraz może denerwował się, że ograniczaliśmy mu, wyznaczaliśmy godziny, ale wtedy jeszcze nie wiedziałem tak dokładnie do końca, jak ta praca jest wartościowa, jak odkrywcza, a jednocześnie ile dobra wnosi ludziom. Dzisiaj, kiedy patrzę z perspektywy czasu, to był strzał w dziesiątkę i cieszę się, i gratuluję, i zachęcam wszystkich kapłanów, wszystkie parafie do otwierania przed panem Sebastianem i wszystkimi tymi młodymi zapaleńcami kancelarię, udostępnianie ksiąg, bo w tym kryje się nasza historia, a historia uczy prawdziwego życia, to jest fundamentem. Jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję, cieszę się i życzę, żeby portal rozwijał się, żeby jak najwięcej ludzie z tego korzystali, jak najwięcej poznawali swoje korzenie, bo poznając korzenie budują swoje życie, swoją przyszłość. Szczęść Boże, z całego serca, wszystkiego najlepszego. Gośćmi Kuriera Mazowieckiego są Sebastian Jędrnych, Garwolińska Grupa Indeksacyjna. Witam serdecznie. I Krzysztof Kot, współtwórca portalu garwolin.org. Dzień dobry. Panowie, jeden z średniowiecznych kopistów powiedział, że choć trzy palce piszą, pracuje całe ciało. To chyba jest ciężka praca, prawda? To jest ciężka praca, ale bardzo przyjemna praca. Tak naprawdę, jeśli osoba dana, która indeksuje parafię, której przodkowie byli, to jest to tylko i wyłącznie przyjemność. Przepisując te akta, on cały czas czeka, że jeszcze jedną osobę w tych aktach znajdzie. A nawet jeśli nie znajdzie, to jeśli opracujemy całą parafię,
to po pewnym czasie możemy się przekonać, że ta osoba, która wcześniej nie była naszym żadnym krewnym, okazuje się osobą krewną, bowiem kiedyś, w dawnych czasach, w obrębie jednej miejscowości, w obrębie jednej parafii, mieszkało bardzo dużo osób spokrewnionych w związku z małą mobilnością ludzi kiedyś. Mhm. Te osoby również były spokrewnione między parafiami sąsiednimi, żeniły się, wychodziły za mąż między jedną a drugą parafią. Tak więc my wszyscy, żyjący w lokalnej wspólnocie, dzisiaj jesteśmy tak naprawdę spokrewnieni. Tylko kwestia kiedy, czy 100 lat temu, czy 200 lat temu. Chodź, zobaczmy. Aleksander, kto tu jest? To ja. To ty jesteś, a tutaj? Danusia. Basia, Danusia. Aleksander na razie jest jedynakiem, ale mało kto może pochwalić się tak liczną rodziną jak on. Od 4 lat to buduje. W tej chwili, w tej chwili drzewo genealogiczne, troszkę może rozbudowane, za bardzo liczy ponad 2000 osób. W sumie 13 pokoleń i gałęzie sięgające początków XVIII wieku. Aby pomieścić całą rodzinę, trzeba było zamówić 7-metrowy arkusz ze wzmacnianego papieru. Do tego zdjęcia, dokumenty i wszystko, co tata Aleksandra znalazł w księgach okolicznych parafii. Staramy się zapisywać to wszystko w opracowaniach, które nazywałem Tato, skąd się wziąłem, zapyta kiedyś syn. Wszystkie opracowania dedykuję swojemu synowi Aleksandrowi. Nietypowe hobby szybko przerodziło się w pasję, którą pan Krzysztof zaraża innych. Z grupą znajomych tworzy garwolińską grupę indeksującą. Fotografują parafialne księgi, a potem przenoszą znalezione tam informacje do cyfrowego pliku. Z biegiem czasu wolontariusze poznawali życiorysy i realia, w których przyszło żyć dawnym mieszkańcom Garwolina. Koordynator grupy Sebastian Jędrych wspomina, że ogromne wrażenie zrobiła na nim wysoka śmiertelność dzieci, sięgająca 100 lat temu nawet kilkudziesięciu procent. Każdy grup tutaj, na którym jesteśmy, ma swoją historię. Tutaj mamy grup Izy, malutkiej dziewczynki, która zmarła w 45 roku. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak smutną historię przedstawia ten grup. A to kolejny grup z niesamowitą historią. Leżą w nim nie tylko ciała, ale też ziemia przywieziona z Auschwitz. To jedyna pamiątka po Aleksandrze Biernackiej, która zmarła 2 tygodnie przed wyzwoleniem obozu na tyfus. A to już tabliczka z nazwiskami rodziny Szarków. Wszyscy zginęli w pożarze w 1938 roku. Pamięć o nich wróciła dzięki wolontariuszom. Przypomnienie, wspomnienie, opowiadanie o historiach zmarłych również jest pomysłem upamiętniającym ich i warto je kultywować sami, kiedy będziemy zmarli i sami będziemy chcieli, żeby o nas pamiętano. Człowiek umiera 2 razy. Pierwszy raz, gdy przestaje bić serce, drugi raz, gdy inni o nim zapominają. Konrad Wąż, TVP Info. Festiwal Kultury i Tradycji Garwolina jest dla nas takim świętem też portalu, bo możemy przedstawić najnowsze zdjęcia, jakie mamy w formie na wydruku, na planszach, możemy je przedstawić ludziom. Nie ukrywam, że zainteresowanie jest bardzo duże między tymi zdjęciami. Ludzie przychodzą, mówią, kogo rozpoznali, co to za miejsce, a kiedy ten budynek był, a kiedy go zburzono. Cały festiwal ma też wokół siebie taką fajną otoczkę, że każdy też chce przyjechać na niego i udaje nam się podczas tego festiwalu często poznać z osobami, którymi na przykład znamy się tylko przez internet, a mobilizują się i przyjeżdżają na ten festiwal zobaczyć, jak to się robi w Garwolinie, a przy okazji z nami się poznać i porozmawiać. Co roku uczestniczymy jako portal w obchodach Festiwalu Tradycji i Kultury Garwolina. Jest to inicjatywa bardzo unikatowa w skali całego kraju, która naprawdę cieszy się dużą popularnością w naszym regionie. Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w tym i wspomagać, wypromować przede wszystkim tę inicjatywę. Chcielibyśmy, żeby o tej inicjatywie usłyszała cała Polska, a nawet życzylibyśmy sobie, aby w innych regionach naszego kraju powstały właśnie takie wydarzenia kulturalne.
trzeba przybyć do Garwolina w ten dni kultury garwolińskiej i zobaczyć, jak niesamowicie na ten jeden dzień zmienia się to miasto, ta ulica. To przeniesienie się w czasie. To pewnego rodzaju wehikuł czasu stworzony przez nas wspólnie, przez portal garwolin.org, przez Centrum Kultury i Sportu w Garwolinie oraz wszystkie inne osoby biorące udział w tej inicjatywie. A teraz zaśpiewamy Państwu taką starą piosneczkę. Gdzie źródlana woda, tam koniki piją. A gdzie ładne dziewczęta, tam się chłopcy biją. Po pierwsze, bardzo się cieszę, że portal obchodzi pięciolecie, no bo to jest z jednej strony to jest kawał czasu i prowadzenie takiego portalu i rozwijanie go w takim tempie, jak wy to panowie robicie, to jest naprawdę imponujące. Z naszego punktu widzenia, jako instytucji kultury, która prowadzi działalność na terenie miasta, taki partner do współpracy, no to jest nieoceniony. Robimy kilka wspólnych przedsięwzięć, Festiwal Tradycji i Kultury Garwolina, który robimy na tak zwanej garwolińskiej Starówce, czy w ostatnich latach rocznica bombardowania Garwolina, no to sobie tutaj nie wyobrażam przeprowadzenia tych imprez bez wsparcia portalu. Także no, my jako centrum jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy. Myślę też, że jesteście taką dobrą wizytówką Garwolina, bo dziś w dobie internetu ludzie z całego świata wchodzą na wasze strony, ci, którzy mieli jakieś związki z Garwolinem i naprawdę mogą tam uzyskać wiedzę o swojej przeszłości, o tym też, co teraz w Garwolinie się dzieje, a samo to, że zajmujecie się tą przeszłością, to świadczy o tym, że w Garwolinie tętni jakieś życie intelektualne, że prezentujecie tą historię w sposób bardzo ciekawy, odkrywczy dla wielu, myślę, młodych ludzi. Jest to bardzo cenne, bo mogą zobaczyć, jak ten Garwolin wyglądał, jak tutaj ich przodkowie urządzali sobie życie. Cenię też w tym wszystkim tą waszą niezależność taką, bo jesteście zupełnie niezależni i to, co robicie, robicie to szczerze i z pasji. Tego wam gratuluję i życzę wam wszystkiego najlepszego na następne 5 lat. Najważniejsze wydarzenie. Ja myślę, że takich wydarzeń jest bardzo dużo. Ciężko powiedzieć jakieś takie jedno najważniejsze wydarzenie, bo co i rusz, co miesiąc coś się dzieje nowego. Nie wiem, najpierw mieliśmy Basię, chodziliśmy do niej, później poznaliśmy Piotra Kapicę, jego rodzinę i archiwum, które opracowaliśmy. Wizyty Aleksieja, Krzysztofa z Anglii, z tatą. Każde jedno takie wydarzenie to jest coś. Mi na przykład ciężko powiedzieć, które wydarzenie było takim najważniejszym. Każde jedno czegoś nas uczy, każde jedno przynosi nowe historie, odkrywamy coś na nowo i myślę, że im więcej takich osób, które się będą do nas zgłaszać o pomoc, tym dla nas będzie większa satysfakcja z tego portalu i z tego, co robimy. Jeśli miałbym wybrać najważniejsze wydarzenie z życia naszego portalu, to nie miałbym z tym żadnego problemu. Dla mnie najważniejszym wydarzeniem jest to, że dzisiaj obchodzimy 5 lat i że mamy przed sobą perspektywę kolejnych. Szczerze mówiąc, kiedy zakładaliśmy portal, liczyliśmy, że będziemy zbierać te zdjęcia, ale że to z taką samą albo jeszcze większą intensywnością z naszej strony się spotka, nie mieliśmy pojęcia. Dzisiaj, po 5 latach, trwamy, mamy nowe pomysły, nowe inicjatywy, wiele rozpoczętych akcji, że brakuje nam tak naprawdę czasu na to wszystko.
to jest nasz największy sukces, że aktywizowaliśmy tę społeczność lokalną do poznania własnej historii. Natomiast ja tak za przykład podaję odnalezienie filmu na stronach niemieckich, filmu z okupacji w Garwolinie. Dlaczego to wydarzenie takie ważne dla mnie jest? Dlatego, że dało ono mi pewnego rodzaju nadzieję. Nie mieliśmy do tej pory żadnego filmu przedwojennego albo wojennego dotyczącego Garwolina. Odnaleźliśmy ten film przez przypadek. To oznacza, że takie filmy są wciąż do odnalezienia, że zdjęcia przedwojenne są również do odnalezienia, że wszystko przed nami. To i inne, dostarczenie materiałów, odnalezienie w archiwach czy w internecie, napawa nas pewną nadzieją, że nasza działalność jest nieustająca, że nie może zostać przerwana po 5-7 latach, że wszystko przed nami. Na początku tego roku, 2017, otrzymaliśmy maila od Krzysztofa. W tym mailu była opisana historia jego rodziny. W tym mailu było więcej znaków zapytania niż faktów, bo Krzysztof dowiedział się podczas bodajże chyba 83. urodzin swojego taty. Jego tata zaczął mu opowiadać niesamowitą historię, zarazem też tragiczną, jaką przeżyli jego dziadkowie, znaczy Krzysia ojca rodzice, o tym, że mieszkali w Garwolinie na ulicy Staszica. Postanowiliśmy poszukać, pomóc Krzysztofowi. Zaczęliśmy pytać ludzi, ogłoszenia w gazecie. Myślę, że sporo się udało zagadek rozwikłać. Udało się też ściągnąć Krzysztofa i pana Władka do Garwolina. Spotkaliśmy się z nimi w kwietniu. Pan Władek nie był w Garwolinie 50 lat. Było to tak dla niego, jak i dla nas bardzo, bardzo ciekawe spotkanie i doświadczenie. Mógł zobaczyć ponownie Garwolin po 50 latach. No tak się złożyło, że w tym roku, we wrześniu, pan Władek zmarł, więc można powiedzieć, że przekazał wiedzę o rodzinie w ostatniej chwili i myślę, że Krzysztof będzie to kontynuował, o czym świadczy film, który zaraz zobaczycie. Kochani, witam was serdecznie, pozdrawiam i chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia. Dużo pomyślności, dużo wiary w to, co robicie. Nie chcę się wierzyć, 5 lat od momentu, kiedy powstała wasza strona i wasza organizacja. Kochani, róbcie dalej to, co robicie, bo naprawdę ma to olbrzymi impact na życie ludzi, wielu ludzi w różnych częściach świata. Z mojej strony do marca tego roku nie wiedziałem jeszcze, jaką bohaterską rodzinę miałem i co się stało z moją rodziną, która mieszkała w Garwolinie. A dzięki właśnie pomocy Sebastiana i Krzysztofa dowiedziałem się, że mój dziadek, policjant w Garwolinie, zginął, został zamordowany w Mauthausen, ale był współpracownikiem AK, podczas gdy pracował w czasie wojny również w policji niemieckiej. I za to, że współpracował z AK, został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen. W styczniu 1945 roku przeżył ewakuację tego obozu, pieszą ewakuację podczas srogiej zimy do obozu koncentracyjnego w Mauthausen, gdzie został zamordowany. Również dzięki wam dowiedziałem się, że moja babcia i prababcia, które pozostały po aresztowaniu dziadka w Garwolinie, zginęły podczas nalotu 10 sierpnia 1944 roku, niemieckiego nalotu na zajęty już przez Rosjan Garwolin. Dowiedziałem się, że praktycznie podczas jednego nalotu zginęły dwa pokolenia moich bohaterskich dziewczyn. Nigdy bym tego się nie dowiedział bez właśnie waszej organizacji, waszego oddania sprawie badania historii. Jestem wam za to wdzięczny.
Nigdy bym nie miał zdjęcia mojej babci, gdybym nie poznał was i czy zdjęcia mojego ojca z czasów wojennych. No są to emocje straszne i jak to się mówi, łza się w oku kręci. Został też jakiś ślad na ziemi po tych bohaterskich ludziach, między innymi opisany w zeszytach historycznych. Nie ma granic moja wdzięczność i panowie, jeszcze raz wszystkiego najlepszego, robicie tak doskonałą robotę, trzymajcie tak dalej i będziemy z Renatą o was pamiętać. Niestety nie możemy przyjechać osobiście na waszą rocznicę, ale będziemy z wami. Tak trzymać, chłopaki. Krzysztof Kaczorowski, Anglia. Nazywam się Małgorzata Korzeniewska, mieszkam na Białorusi, ale moja rodzina pochodzi z ziemi garwulińskiej. Na początku lat 20 XX wieku przyjechali na Kresy Wschodnie i tam pozostali mieszkać. Pewnego razu, surfując po internecie na stronę internetową Facebook, odnalazłam grupę Dawny Powiat Garwulin i Okolice. Zobaczyłam tam dużo starych zdjęć. Też miałam stare zdjęcia własnej rodziny i dużo pytań, kto tam się znajduje na tym zdjęciu. I pomyślałam, że można byłoby rozmieścić to zdjęcie w tej grupie i odprawiłam go na adres mailowy. I z tego wszystko się zaczęło. I na dzień dzisiejszy znam wszystko, nie tylko tych ludzi, którzy są na tym zdjęciu, ale nawet więcej. I bardzo wdzięczna teraz za wielką pracę i za pomoc Sebastianowi Jędrychu, Krzysztofowi Kotu i Tadeuszowi Barankiewiczu. Zeszłym latem miałam nawet możliwość osobiście poznać tych ludzi i też bardzo wdzięczna im za zorganizowaną niesamowitą podróż po ziemi przodków, po mieście Garwolin i po tych wsi, gdzie moi przodkowie byli urodzone. I w ogóle zwiedzenie ziemi przodków to jest czymś wyjątkowym. Bardzo, bardzo dziękuję. Pa. Babcia. Kto to jest babcia? Jak myślisz? Znalazłeś babcię? Słuchaj, kto to jest babcia? Kto to jest babcia? Kto to jest babcia? Kilkakrotnie mieliśmy już okazję wspólnie z dziećmi organizować pewne lekcje historii, ale takie lekcje, które my sobie wyobrażaliśmy, jakie byśmy chcieli otrzymywać. Nie takie programowe lekcje, jakie są w szkole, tylko takiej żywej historii, która jest namacalna, która dotyczy bezpośrednio dziecka. Organizowaliśmy kilka już takich lekcji nawet w szkole, które mówiły o tym, jak można odkrywać swoich przodków, że należy zacząć od swoich rodziców, że należy rozmawiać z dziadkami. Uważamy, że taki sposób edukacji dzieci dużo bardziej przemawia do nich i zachęca do poznania historii najpierw własnej rodziny, a potem własnego kraju. Babcie. Dwie prababcie. O, to jest babcia ważne. No babcia i szukamy. To jest i matka. Prababcia. Czyli to są rodzice moich dziadków. Bardzo dobrze, czyli dziadka albo babci, tak? Bardzo dobrze. I teraz trzeba sobie wziąć pradziadka ułożyć i sobie wziąć ojciec, babci lub dziadka. O, to jest pradziadek, tak? I teraz szukamy prababci. Dzieci dowiedziały się wielu ciekawostek, dawnych imion,
Rozbudziliśmy, myślę, ich ciekawość. Na przykład mieli za zadanie stworzenie swojego drzewa genealogicznego, które rysowali na kartonach i później mogli je zabrać do domu i pouzupełniać zdjęcia, powklejać imiona, daty podopisywać. Uważam, że takie działania są jak najbardziej potrzebne. Myślę, że sami kiedyś byliśmy dziećmi. Każdy od kogoś złapał tego bakcyla historycznego i myślę, że gdybyśmy my gdzieś takiego bakcyla nie złapali, to dzisiaj byśmy pewnie nie prowadzili portalu i nie zajmowali się tym, czym się zajmujemy. Prababcia, o tutaj jest. Jakie to trudne? No trudne, to jest trudne zadanie. Garwolińska grupa indeksacyjna powstała w lipcu 2014 roku. Zaraz po oddaniu Garwolina rozpoczęliśmy rozmowy z dyrektorem archiwum diecezjalnego, księdzem Bernardem Błońskim, na temat przeprowadzenia indeksacji na innych terenie innych parafii. Pierwszą parafią pilotażową, którą zrobiliśmy, była Korytnica Łaskarzewska i pokazaliśmy tym samym jeszcze mniejszym gronie siłę takiej grupy, że kilka osób może tego dokonać. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że oni podjęli się takiej pracy. Podziwiać ich tylko należy, że młodzi, tak jak tutaj zaznaczył Sebastian, rezygnują z oglądania telewizji czy jakichś innych przyjemności po to, żeby robić jakieś dobre dzieło. I dobrze, że taką pasję macie, bo każdy powinien mieć jakąś pasję i żeby ta pasja was wciągała, dawała wam dużo satysfakcji. Ja tylko powiem tyle, że ja się tak na początku, jak mi to zaproponowali, to bardzo ucieszyłem, że to będzie w wersji elektronicznej. Ja tydzień temu wam mówiłem, nie daj Boże, gdyby plebania się spaliła, to wszystkie księgi, wszystko nie da się odtworzyć. A teraz już się odtworzy. Dużo dobrej roboty zrobili. I ja nie wiem, jak im podziękować, bo robili to naprawdę wszystko bezinteresownie. Bardzo tak skromnie przyjeżdżali, wchodzili do kancelarii, fotografowali godzinami. Więc niech nasza modlitwa ich wspiera w tej dalszej działalności. Niech robią to na rzecz innych też parafii. No, z naszej strony przynajmniej jakieś skromne brawa. Ta indeksacja troszkę zyskała rozgłosu i w ten sposób zgłosiło się do nas więcej osób i grupa się rozrosła. W tej chwili grupa liczy ponad 50 osób, które w różnym okresie i w różną intensywnością indeksują księgi metrykalne. Jest to bardzo istotna dla nas jako terenu dawnego powiatu garwolińskiego inicjatywa, dlatego że my mamy specyficzną sytuację. Inne powiaty w Polsce mają podwójne księgi metrykalne. Jedne zachowały się w kościołach, inne zachowały się w archiwach państwowych, te z sądów. My takich duplikatów, czyli tych drugich kopii, nie mamy. Mamy tylko te z ksiąg kościelnych. Spędzili nad księgami setki godzin, przepisali dziesiątki tysięcy aktów, urodzin, chrztów, ślubów i pogrzebów. W końcu po 2 latach prac wolontariusze z portalu Garwolin z przeszłości utworzyli cyfrowe archiwum parafii w Parysowie. To już kolejna parafia, której historią zajęła się grupa indeksacyjna. Wolontariusze pracowali nad udostępnieniem informacji o przodkach osobom tworzącym drzewa genealogiczne. Teraz przychodzi ta moda na te drzewa genealogiczne i ludzie tak jakby próbują te historie na nowo odrodzić. No i trzeba zaglądać w te księgi. Moje czy nasze korzenie są właśnie tutaj. Myślę, że człowiek, który jest wykorzeniony, to jest człowiek, który traci busolę w swoim życiu. W pracę grupy włączyli się naukowcy z całej Polski. Stąd wywodzą się moi przodkowie, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie mojej mamy. Do tej pory nie było nigdzie danych dotyczących tej parafii. Pracy było sporo, ale z dotarciem do źródeł nie było większych problemów.
Jeśli chodzi o tutaj obecne księgi parafialne, zachowały się od 1637 roku z małą luką w XVII wieku do dnia dzisiejszego, więc mamy tutaj dziesiątki tysięcy osób chociażby urodzonych tylko. Członkowie grupy podzielili się zadaniami i pracowali za darmo. Robimy to po to, żeby każdy miał dostęp do historii swoich przodków, dostęp bezpłatny. Robimy to z jak największą przyjemnością, bo jest to dla nas wielka pasja. Od dziś księgi parafialne są dostępne na portalu www.garwolin.org. Zebrane dane trafiły do parafii. Przyznaję się, bez bicia, nie jestem aktywnym członkiem garwińskiej grupy indeksacyjnej, nie indeksuję, ale wspieram ją marketingowo i na przeróżne inne sposoby, jak tylko mogę. Jestem na przekazaniach indeksów na uroczystych mszach, wtedy kiedy oddajemy parafię, ale doceniam ich pracę całej grupy, tak całej grupy, jak i Sebastiana, który to później wykonuje tą najcięższą pracę, czyli weryfikuje te wszystkie indeksy, które do niego spływają. Myślę, sam korzystam też z tych publikacji, więc myślę, że to są niesamowite przeżycia, odnajdować swoich przodków, ich daty urodzeń, ślubów czy zgonów. Znam się z wieloma osobami z grupy. Tworzą, myślę, super zgrany zespół. Pomagamy sobie jak tylko możemy. Ja jako użytkownik tych publikacji sam stworzyłem dosyć duże drzewo genealogiczne i znam dużo osób, którzy doceniają pracę całej grupy, sami odnajdują swoich przodków i ciągle tylko dopytują: Krzysiek, kiedy następna parafia, kiedy oddacie tą parafię, czy już może jest zrobiona kolejna, więc naprawdę cała grupa wykonuje kawał dobrej roboty. Tysiące godzin spędzonych nad księgami parafialnymi przyniosły rezultaty. Dzięki pracy garwolińskiej grupy indeksacyjnej historia mieszkańców parafii rzymskokatolickiej w Łaskarzewie jest już dostępna w internecie. Dzieje parafii w Łaskarzewie były zamknięte w kilkudziesięciu parafialnych księgach tworzonych na potrzeby archiwum przez kilkaset lat. Członkowie działającej w Garwolinie grupy indeksacyjnej przejrzeli wszystkie akta i wpisali je do cyfrowego archiwum. Bywało tak, że trzeba było porównywać albo szukać nazwisk w internecie bądź nazw miejscowości, z których pochodziły osoby. Podczas pracy nad cyfrowym archiwum niektórzy odkrywali własne, często bolesne rodzinne historie. Ale praca nad księgami to też przyjemność. Bardzo się cieszę, że parafia Łaskarzew została zindeksowana, ponieważ to jest parafia przodków mojego męża. Głównie interesują mnie dwa nazwiska, nazwisko Zackiewicz i nazwisko Sikora. Digitalizacja archiwów usprawni pracę parafii. Nabierze większej sprawności, będziemy mogli sięgnąć do źródeł i jednocześnie odczytać źródło pochodzenia poszczególnych rodzin. Łaskarzew to już czwarta parafia, której indeksacji podjęła się grupa z Garwolina. Z dziejami parafii można się zapoznać na stronie www.garwolin.org. W tej chwili grupa zindeksowała prawie 800 tysięcy indeksów. Jest to ogromna liczba, dlatego że biorąc pod uwagę, że jedna osoba może indeksować jeden akt, jedną minutę, dwie minuty, 3 do 5, jak się to przeliczy przez tą liczbę, to się osiągnie ogromną liczbę poświęconego temu czasu. Te indeksy wszystkie udostępniamy w internecie, tłumaczymy je z języka łacińskiego, rosyjskiego i polskiego, po to by taka osoba, która chce poszukać sobie przodków, nie musiała nawet zaglądać w akt, a nawet nie musiała tego tłumaczyć. Dlatego, że gdyby poszła do kancelarii, zetknęłaby się z aktem, który jest napisany po rosyjsku. Taka osoba również by miała ograniczony czas, by to zrobić. Mogłaby poznać przodków tylko i wyłącznie, prawdopodobnie w ograniczonym zakresie. Dajmy na to, mogłaby poświęcić na to 3 godziny i mogłaby znaleźć 20 przodków. Natomiast gdy ma opracowaną parafię
gdzie jest 70 tysięcy indeksów, może poświęcić na to tyle czasu, ile chce i zbudować sobie tak duże drzewo genealogiczne, na ile się zachowały źródła. Powiem tylko tyle, że to jest tytaniczna praca. Przekopali, opisali, zapisali 75 tysięcy nazwisk. Ja za to nie zapłaciłem. Moja wina, moja. Bóg zapłać. Gratuluję i dalszych owoców. Grupa indeksacyjna to już dzisiaj nie jest tylko i wyłącznie grupa oparta o cel zindeksowania metryk i umieszczenia w internecie. Jest to grupa, która zna się osobiście, grupa, która już zawiązała między sobą pewnego rodzaju przyjaźnie, a nawet niektórzy z nich są między sobą spokrewnieni, dlatego że w wyniku tych właśnie indeksacji dowiedzieli się, że mają wspólnych przodków. W Polsce istnieje kilka grup indeksacyjnych, które wykonują świetną robotę. My jako Grupa Garwolińska jesteśmy znani w naszym kraju, w środowisku genealogicznym. Wykonujemy nasze indeksy w sposób wyjątkowy, dlatego że indeksujemy z większą szczegółowością niż inni, ale też oddajemy nasze prace w wyjątkowy sposób, bo na mszy świętej za duszę przodków. Docieramy z tym do osób, które mieszkają w obrębie parafii i zachęcamy do zainteresowania się właśnie tematyką poszukiwania korzeni. Dla parafii w Maciejowicach indeksacja ksiąg kościelnych to cenne źródło informacji. Jest to duży dar dla naszej parafii. Będzie można wiedzieć na przykład, kto był rodziną kiedyś. To jest tak rozpisane, że wszystko można znaleźć. Człowiek popatrzy, poszuka, to idzie i wgłębi się, aż tam, aż najwyższy szczyt wchodzi. Praca wolontariuszy to także duża pomoc dla proboszcza kościoła w Maciejowicach. Parafia Maciejowice ma jedną taką bardzo ważną rzecz, że księgi, które mamy, one sięgają XVIII wieku, końca XVIII wieku. Te księgi zawierają bardzo ważne informacje dotyczące życia ludzi w tamtych czasach. W tych księgach będą zapisane informacje, które pokazują między innymi też korzenie, jeśli chodzi dla nas o wiarę, bo w każdym dokumencie wpisane jest wyznanie. Zaangażowanie, pracę, trud, to ślęczenie nad tymi dokumentami. Te księgi często zniszczone, ale nabierały normalnego życia, kiedy wy otwieraliście kolejne strony i przepisywaliście je do komputera. Niech wam Pan Bóg błogosławi, niech daje światło, niech wspiera was swoją łaską, a wy zostaniecie w naszej pamięci jako wielcy przyjaciele, a ja w Złotej Księdze zapiszę ciebie i tych twoich wszystkich bliskich, którzy ci pomagali, jako naszych wielkich darczyńców. Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską w ramach paktu nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. Od kilku lat mamy przyjemność wraz z Krzysztofem jako portal organizować rocznicę bombardowania Garwolina. Cieszymy się, że przenieśliśmy tą imprezę z cmentarza na miasto i z pory dziennej na nocną albo podwieczorną, dlatego że uważamy, że taka pora jest bardziej przyjazna dla mieszkańców, że nie są oni wtedy w pracy, w szkołach i mogą wspólnie z nami poznawać tę historię, trudną historię miasta. Przypomnę tylko, to jest miasto, które zniszczone zostało niemalże doszczętnie przez bombardowanie. Wcześniej te obchody były organizowane na cmentarzu, były to takie obchody oficjalne. Natomiast teraz są organizowane we współpracy z miastem, są to
obchody, które organizują pasjonaci i na które pasjonaci również przychodzą, bo mogą wówczas. W tym roku udało nam się zorganizować również pewnego rodzaju inscenizację na ulicy Garwolina, w której udział wzięli mieszkańcy tego miasta. Była to niesamowita lekcja historii. Była to historia, którą mieszkańcy Garwolina, przechodząc obok tych wydarzeń, zatrzymywali się na chwilę i nie dowierzali temu, co widzieli. Były krzyki dzieci, były płacze, były hałasy, strzały. Tylko to była inscenizacja. Nikt tam nie zginął, nikt tam nie płakał tak naprawdę. A szczerze mówiąc, te wydarzenia, które miały miejsce w 1939 roku, były o wiele bardziej tragiczne. Tam ginęli nasi ojcowie, nasi matki, nasi dziadkowie. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że portal garwolin.org prowadzi bardzo dobrą, typową krajoznawczą pracę, jaką powinno się w terenie prowadzić. A jak krajoznawstwo, to oczywiście i Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, bo to towarzystwo szerzyło krajoznawstwo od ponad 100 lat na terenie Polski. I nic dziwnego, że jak gdyby nasza działalność tutaj znalazła wspólny mianownik w postaci zbierania różnego rodzaju historii, zdjęć, różnego rodzaju artefaktów dotyczących historii i przeszłości ziemi garwolińskiej, w domyśle powiatu garwolińskiego w obecnych, czy też we wcześniejszych granicach. Myślę, że portal garwolin.org jest jeden chyba z najlepszych pomysłów w ostatnim czasie w internecie. Latem przy palacach porządkowych znalazłem pudełeczko metalowe pełne starych zdjęć. Zdjęcia z początku tak nie wiedziałem, skąd mogą być. Później się mniej więcej dowiedziałem, że przedstawiają osoby i teren tego miejsca, gdzie ja zamieszkuję. I po przemyśleniu dostałem kontakt do garwolin.org. Poprosiłem, żeby przyjechali. Przekazałem im te zdjęcia. Zeskanowali i teraz mamy plan na to, żeby trafić do osób, które jeszcze żyją, które jeszcze pamiętają tamte dawne czasy i żeby na ten temat tych zdjęć z nimi porozmawiać, może po prostu ciekawe jakieś historie wynikną przy oglądaniu właśnie tych starych zdjęć. Także gdyby ktoś miał jakieś nieokreślone zdjęcia, proponuję właśnie iść taką drogą, żeby to szerzej można było opublikować, żeby każdy, kto zamieszkuje ten teren i jest zainteresowany historią tego terenu, mógł łatwo i prosto do tych zdjęć albo innych pamiątek dotrzeć. Привет всем из Москвы. Меня зовут Алексей Никитин, и я хочу поздравить сайт Garwolin.org с пятилетием. Его авторы, Кшиштоф Кот и Себастьян Видрих, очень помогли мне в поисках информации о моем прадеде Петре Тессара. С 2008 года я изучаю родословную своей семьи, но о прадедушке было известно совсем немного, только его место рождения, город Garwolin. А мои поиски в интернете привели меня на сайт Garwolin.org. Благодаря труду и энтузиазму ребят, я смог получить подтверждение семейной легенде о происхождении моих предков из Польши. А благодаря Петру Капице мы разыскали ныне живущих в Польше родственников. Друзья, хочу поблагодарить вас за помощь и отзывчивость. Ребята, желаю вам не останавливаться на достигнутом и сделать очень много интересных открытий. Uważam działania portalu garwolin.org za bardzo pożyteczne i chyba można by śmiało powiedzieć pionierskie w Polsce,
dlatego że mamy zebrane wszystko w jednym miejscu. Interesuje nas zarówno genealogia, czyli wszelakie archiwalia, dokumenty, metryki parafialne, ale też pozostałości po naszych przodkach w postaci zdjęć, dokumentów nieparafialnych, a więc związanych bardziej z naszym życiem codziennym. Tak więc jest to też znakomite miejsce, żebyśmy mogli się poznać wszyscy razem, prawda? Czyli jeden Kowalski szuka drugiego Kowalskiego, o sobie nic nie wiedzą i nagle się dowiadują, że są rodziną, że jedna osoba ma znacznie większą wiedzę, druga ma znowu inne aspekty danej rodziny. Tak więc jest to świetny przykład do naśladowania i trzymamy kciuki za dalsze powodzenie portalu. Uczył pana? Proszę, uczył mnie i on w Garwolinie zorganizował pierwszą z prawdziwego zdarzenia pracownię robót ręcznych, bo dawniej nie było, prawda, były zajęcia przedmiot był roboty. Często spotykamy starsze osoby. Nie możemy się powstrzymać, żeby nie podejść do nich i nie porozmawiać. Popytać o stary Garwolin czy jakąś inną miejscowość. Ale tutaj w Garwolinie osobą, którą często bierzemy na takie przesłuchania, jest nieoceniony pan Józef Siarkiewicz, który ma potężną wiedzę o starym Garwolinie. Pamięta nazwiska, dużo osób znało z racji tego, że był nauczycielem. No i takie spotkania trwają czasami nawet godzinami, bo przeskakuje się z tematu na temat. Chcemy się dowiedzieć na raz jak najwięcej rzeczy o starym Garwolinie, a pan Józef taką wiedzę nam dostarcza. Pamięta, gdzie był zegarmistrz przed wojną, pamięta, gdzie szyto, naprawiano buty, gdzie był krawiec, jakie nosili nazwiska. No, spotkania ze starszymi osobami są niesamowitymi przeżyciami. Gdyż ich wiedza jest również niesamowita. Jak wygląda moja praca w portalu? Ja głównie zajmuję się skanowaniem zdjęć, tak z archiwum Kapiców, Szabo, czy potężnego archiwum pani Basi Witaczyńskiej. Spotykam się z ludźmi, którzy mają takie zdjęcia ze swoich rodzinnych albumów, które chcą się z nami podzielić nimi. Spotykam się z tymi ludźmi, gdyż mam punkt w Garwolinie i każdy może w każdej godzinie podejść i przekazać te zdjęcia. Są pewne wspólne obszary, w których razem z Krzysztofem uczestniczymy, jednakże w naszym portalu podzieliliśmy się na pewne role. Jestem bardziej wyspecjalizowany w kwestiach genealogii rodzin garwolińskich, nazwijmy to, ale miejmy tutaj na uwadze również cały powiat garwoliński, tylko Garwolin. Natomiast Krzysztof, jeśli chodzi o takie roboty, jest odpowiedzialny za skanowanie zdjęć. Natomiast kierunki portalu, ciekawostki, spotkania z ludźmi często odbywają się przy naszym wspólnym uczestnictwie. Często też spotykamy się cyklicznie po to, aby porozmawiać nad tym, co dokonaliśmy do tej pory i po to, aby w jakieś kierunki nakreślić dalszej działalności. Wraz ze stroną internetową Garwolin.org jest uruchomiony fanpage na Facebooku, który w tej chwili gromadzi ponad 6 tysięcy osób. Jest to istotne dla nas, gdyż w dzisiejszych czasach niemal każdy ma konto na Facebooku. Jest to najszybszy sposób informowania kogoś o czymś nowym, co udało nam się zdobyć.
Liczba fanów na naszym fanpage'u stale rośnie, co nas bardzo cieszy. W tej chwili jest ich ponad 6 tysięcy. Każdy posiada też jakąś wiedzę i jest dla nas to bardzo pomocne, gdy wrzucamy jakieś zdjęcie czy jakiś dokument, nie potrafimy go przetłumaczyć, czegoś potrzebujemy, zawsze znajdzie się jakaś dobra dusza, która albo nam pomoże, albo przekieruje nas do kogoś, kto nam może pomóc. Krzysiu Sebastianie, kocie Jędrychu. Przede wszystkim jak najwięcej sukcesów realizacji planu, żeby każde archiwa, czy to najmniejsze, czy największe, stały do Was otworem. Wytrwałości w drążeniu, jak najwięcej rąk do pracy, do pomocy, mądrych głów do współpracy i żebyśmy mogli spotkać się na przyszłorocznych jubileuszowych, szóstych urodzinach dawny powiat Garwolin i okolice, tak jak na czwartych spotkaliśmy się w dworku w Miętnym. Więc tak, jak poszliśmy pierwszy raz do pani Basi, było to dla nas duże wydarzenie. Ja co prawda pierwszy raz do pani Basi poszedłem jeszcze bez Sebastiana. Na kolejnym spotkaniu Sebastian poszedł razem ze mną, poznał panią Basię. Oczywiście wypytywaliśmy o przeróżne zdjęcia, pani Basia wyciągała co rusz to nowe zdjęcia z kartonów, z podłóżka, z szafki. Tam zdjęcia były wszędzie. Było to dla nas wielkie wydarzenie. Kiedy rozpoczynaliśmy naszą przygodę z portalem, chcieliśmy do naszego projektu zaprosić osobę, która będzie wzbudzała zaufanie wśród garwolinian swoim nazwiskiem. Taką osobą była pani Barbara Witaczyńska. To była fotograf już w powojennym Garwolinie, którą niemalże każdy znał. Pani Basia bardzo chętnie zgodziła się wziąć udział w naszej inicjatywie i uważamy, że dzięki temu pozyskaliśmy również przychylność wielu osób, które udostępniły nam swoje zdjęcia do skanowania. No jak pani Basia umarła, dostaliśmy od rodziny informację o tym, że pani Basia zmarła. Poczuliśmy się tak, jakby ktoś odszedł od nas z zespołu, jakaś bardzo ważna osoba, że ten portal nawet już nie będzie taki, jaki był, bo gdy dostawaliśmy jakieś zdjęcia, niekoniecznie wykonane przez panią Basię czy przez jej ojca, to często pani Basia pomagała nam rozwiązywać zagadki, kto jest na tym zdjęciu lub jaką miejscowość przedstawia, jaki to budynek, na jakiej ulicy się znajdował w Garwolinie i tym podobne.
To fotografie, które nigdy nie zostały odebrane z zakładu. Wiele z nich jeszcze sprzed II wojny światowej. Autorka Barbara Witczak-Witaczyńska zmarła 4 miesiące temu. Opowiadała o tym, że chciałaby, aby wszystkie jej zdjęcia zostały upublicznione. Zdjęcia twórcom portalu przekazała rodzina autorki fotografii. Cieszymy się, że znaleźli się ludzie, którzy tak ofiarnie, bezinteresownie chcą zajmować się tymi starymi fotografiami. Twórcy portalu ucyfrowili już 5000 zdjęć, przed nimi jeszcze ponad 25 tysięcy. Skanujemy skanerem, który został współfinansowany przez miasto, ale nie ukrywamy, że drugi skaner bardzo by nam pomógł i przyspieszył pracę nad archiwum. Kolejne osoby odnajdują się na zdjęciach swoich bliskich. Hanna Cała odnalazła swoje zdjęcia ślubne. 40 lat, no zdziwienie bardzo, bardzo, łzy w oczach, a syn mówi, mamo, tu jest tata ze słynnym afro. Mój mąż miał włosy bardzo, bardzo kręcone. Prowadzący portal Sebastian Jędrych i Krzysztof Kot zbierają pieniądze na zakup specjalistycznego skanera. Urządzenie kosztuje około 5000 złotych.